Witajcie, ja jestem i dzisiaj chciałbym Wam przedstawić jedną z wielu organizacji w uniwersum naszej fundacji SCP. Twór, o którym chcę Wam dzisiaj opowiedzieć, są to tak zwani artystyczni terroryści, czyli raczej pewnie już powierzchowno Wam znany Arui Kuliec. Z góry przepraszam, jeżeli ten materiał będzie przypominał trochę Skipy Upio, ale jest to mój pierwszy tego typu materiał i mogę nawet nieświadomie się nim inspirować, chociaż staram się być oryginalny, ale do rzeczy. Z Huba AWCY na stronie fundacji można się dowiedzieć, że jest to ruch artystyczny. Jeżeli chcesz uznawać się za jednego z nich, wystarczy tworzyć sztukę opartą na anomalnych przedmiotach, tworach czy innych zjawiskach. Jednak są w stanie oni również tworzyć własne anomalie same w sobie. Ich dzieła złapane przez fundację SCP to m.in. SCP-092, SCP-1043, SCP-1057, SCP-590, SCP-883, SCP-1999 i SCP-2351. Jednak w tym filmie nie będę się jakoś na ich temat wypowiadał. Arkuliat nie mają określonych przywódców, są jednak podzieleni na swego rodzaju komórki. Są to niewielkie grupy, których jest dość dużo. Są zorganizowane w małe saloniki artystyczne, które już mają pewnego rodzaju hierarchię, gdyż są prowadzone przez geniuszy kreatywności. Jednak znajdą się tam również grupy bez wyznaczonego lidera, a czasami znajdą się nawet samotne wilki, pracujące solo. Łączy ich jednak to jedno, że zajmują się tworzeniem sztuki opartej na anomalnych obiektach, zjawiskach czy innych tworach. Ich największym i najbardziej widocznym zgromadzeniem jest Sommes nos devenes magnifiques, co z języka francuskiego oznacza czy staliśmy się wspaniali. Jednak nie znam francuskiego, więc jeżeli się pomyliłem, poprawcie mnie w komentarzach. Jest to swego rodzaju wystawa sztuki zorganizowana co 10 lat od roku 1874, podczas którego ci, jak opisano w dokumencie, znani podziwiają i analizują nawzajem swą anomalną sztukę z zeszłego dziesięciolecia. Dobrze więc, wiemy już kim są malarze, jednak jak oni powstali? Jest to opisane w opowiadaniu Narodziny Fajności, które przeczytam w następnym filmie. A dzisiaj powierzchownie opowiem co się tam dzieje. Pierwszy akapit opowiada o początkach nauki o anomaliach w XIX wieku, kiedy to co kiedyś ludzie nazywali magią zaczynali wyjaśniać w pewien sposób i zabezpieczać to. Czyli wygląda na to, że mamy początek również naszej ukochanej fundacji SCP. Ale dalej. Artyści zainteresowani paranormalnością i anomalnością i wszelkimi dziwactwami zaczęli je uwieczniać na swoich dziełach. Jednak pewien sławny salon, Des Magnifiques, odrzucił ich pracę. Ci jednak nie poddawali się i stworzyli własną wystawę, czyli znane nam już, czy jesteśmy już wspaniali. Również stąd wzięła się nazwa, gdyż salon zwał się w przetłumaczeniu na język polski Wspaniałość. Nie potrzebowali już żadnych wystaw więcej, byli szczęśliwi. Tak, Arui Kuliec się powiększali i coraz więcej artystów przedstawiało udział anomalności w życiu człowieka. Aż przed pewną wystawą w roku 1924 dwoje artystów miało między sobą kłótnię. Kłótnię o właściwie wszystkim, ponieważ każdy miał inne zdanie o znaczeniu artysty w świecie, wojnie, Bogu i tym podobnym. Kiedy po długiej sprzeczce wreszcie się pogodzili, przed samym otwarciem Sommes nos devenes magnifiques, jeden powiedział do drugiego coś na ucho. Ludzie od dawna spekulowali, co mogli sobie przekazać, jednak jeden reporter utrzymuje, że usłyszał, co powiedział artysta do swojego przyjaciela, a były to cztery proste słowa, czy między nami już spoko. Czyli stąd się wzięła nazwa Arui Kuliec. Podsumowując, wiemy, że AWCY to malarze wielbiący anomalie. Wiemy, skąd się wzięła ich nazwa i wiemy, jak powstali. Zamierzam przeczytać jeszcze jakieś opowiadanie o tematyce tego ugrupowania, jednak do tego kiedy indziej. Więc właściwie to by było na tyle. Żegnam.